Witajcie ze strony Kosmex. Dziś wam pokażę tego białego kogutka, jak go zaraz znajdę. Zaginął w akcji. A rano się go znajdzie. Ten kogutek biały, którego zaraz pokażę, tu jest. Będę go na dziabie go, pójdzie na rosół. Ten biały kogut. O. O, a kurwa na jajkach siedzą. Wezmę go za dziabie. Bo mi dziabie, dziobie młode gąski. Jak się wszystko dziobie, tak wie, że chodzi. Wpuściłem to nawet młode gąski, to zaczął mi je dziobać. Za dziabie go, są dwa koguty. Ten rudy, o ten czerwony. I tamten kolorowy. Niego nie będę szedł. No. Tak będzie z tego. I tak, teraz po zimie będą kupione jeszcze młode kury, gnioski. Koguty się dokupi. Tutaj się pewnie zadziabie. Żeby nie dziobały młodych kogutów, kur. Tych się pewnie zadziabie. Chyba się tym do kogutka zostawi. Dzisiaj zobaczymy, jak to będzie. Czy się je zostawi, czy jak. Dobra, idę, bo tu się już zaczyna zbierać. O, mój kochinek. Ać. Moje kochinki. Najbardziej rycha lubię z całej mojej hodowli. Następny rok mam zamiar, o, tu jestem malutki. Kiedyś wam mówiłem. Najmłodszy tak jest z tych wszystkich. Bo tam przy wodzie jest niebieski. Kochinek niebieski taki. No. Następny rok mam plany nie kupować indyków, gęsi. Kupię tylko białe kaczki. Te, co tutaj chodzą, takie mięsne. O tu, o. Tutaj co jest ta biała, tutaj co jest, o ta, tam jest kilka. Kupię tylko te białe na mięso, te mięsne, kaczek, może te francuskie jeszcze może kupię. O, już się bił. Ale na następny rok mam plany kupować kury ozdobne, tak jak kochiny, czy jakieś coś w tym stylu. Kochiny będę rozmnażał na następny rok. No. I następny rok może będę jakieś ozdobne kury. No i to będzie tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Cześć.